Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj kolejne tematy dotyczące Wisły Kraków. Wczoraj licencja Wisły Kraków została zawieszona przez Polski Związek Piłki Nożnej. I teraz pytanie, co dalej z Wisłą? Na temat Wisły Kraków wypowiada się sam prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, pan Zbigniew Boniek. Mówi tak: ja wierzę, że to jeszcze dobrze się skończy, ale komisja licencyjna musiała Wiśle wreszcie powiedzieć: spoważniejcie i siadajcie do rozmów z nami. Przecież Wisła ma mniejszą dziurę w budżecie niż Legia. Ale za Legią stoi poważny właściciel, a za Wisłą niepoważny. Więc jak można tutaj zauważyć, pan Zbigniew Boniek nie skreśla totalnie Wisły Kraków w tym sezonie, ale po prostu jakby no trzeba ich sprowadzić na ziemię i wyjaśnić pewne sprawy dotyczące właścicieli, bo jak na razie nie wiadomo, kto jest właścicielem, kto jest w zarządzie, nic na ten temat nie wiadomo. Jeszcze chciałbym się tutaj odnieść do pana Wanny Lee i pana Matsa Hartlinga. Czy nie byli słupami podstawionymi przez poprzedni zarząd? Żeby poprzedni zarząd pozbył się po prostu klubu. I to jest kluczowe pytanie. Również zastanawiające są zachowania tych doszłych czy niedoszłych inwestorów. No i tutaj wypunktowałem 5 takich podstawowych stwierdzeń, że umowa sprzedaży klubu sporządzona tylko w języku angielskim. Dlaczego nie była sporządzona w 2 językach? To jest dla mnie dziwne. I chorowa panna Wanna Lee w piątek, natomiast deklaracja przelewu była w czwartek. Jak zapowiadał pan Pietrowski i Mats Hartling, w czwartek już miało być wszystko dopięte i w piątek przelew miał wyjść. No i nie wyszedł. Brak weryfikacji inwestorów. No nie wiem, jak to możliwe, że prawnicy Wisły, zarząd Wisły, dlaczego nikt nie zweryfikował tych ludzi wcześniej, ponieważ później z każdym dniem wychodziło coraz więcej niejasności dotyczących panna Wanna Lee, że firma, która mieści się w Luksemburgu, podobno od września tamtego roku już nie miała jakby płaconego czynszu, czyli czy chodzi o najem, i często zmieniała siedzibę. Czwarte pytanie. Fałszywe informacje na temat pana Wanna Lee. No tutaj to już w ogóle był szczyt absurdu, gdy pan Pietrowski mówi o panu Wannie, że ma udziały w Manchesterze City. Tak naprawdę nikt o tym nic nie wie, że pochodzi z kambodżańskiej rodziny królewskiej. Rodzina królewska temu zaprzecza. Po prostu kolejna kuriozalna sytuacja. No i również brak konferencji prasowej, w której miała nastąpić prezentacja inwestorów. Dlaczego w tak ważnym momencie, gdy klub jest w dramatycznej sytuacji, 2 inwestorów przejmuje klub i nie jest zwołana konferencja prasowa, żeby przedstawić tych inwestorów, przedstawić ich plany? Pan Pietrowski zapowiadał, że taka konferencja będzie, natomiast takiej konferencji nie było. Dobrze, przejdźmy do najważniejszego. Jakie kryteria musi spełnić Wisła Kraków, aby licencja została odwieszona? I tutaj głos w tej sprawie zabrał pan Łukasz Wachowski, dyrektor Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN. Wisła otrzyma od nas listę warunków, które musi spełnić, aby licencja mogła zostać odwieszona. Chcemy na przykład poznać wyjaśnienia dotyczące kwestii właścicielskich, które w tej chwili są trudne do zweryfikowania. Chcemy też wiedzieć, jaka jest struktura zarządca klubu, kto posiada jego akcje, jaki jest status umów. Przyjrzymy się również strukturze finansowej i możliwości kontynuowania przez klub gry w Ekstraklasie. Więc jak widzimy, Wisła nie do końca jest na straconej pozycji, ale będzie musiała spełnić szereg ważnych i trudnych kryteriów, aby zagrać w rundzie wiosennej w Ekstraklasie. No ale jak czytamy, to coraz więcej piłkarzy już po prostu nie traci cierpliwość i odchodzą z klubu, więc no nawet gdyby spełnili te kryteria, to w jakim oni składzie będą grać? No tutaj naprawdę jest sytuacja no dramatyczna, no nie wiadomo, jak to dalej się potoczy. Również TS Wisła na dzisiaj, na godzinę 18, planuje konferencję prasową. I głównymi tematami mają być głównie zmiany
spółce Wisła Kraków S.A. oraz ma być poruszony temat dotyczący przyszłości Wisły Kraków. Na pewno na konferencji pojawi się mnóstwo dziennikarzy i naprawdę jestem ciekaw, co dzisiaj na tej konferencji zostanie powiedziane, czy zostanie ustalony zarząd, czy zostaną jakieś podjęte decyzje, co dalej z Wisłą Kraków i czy zamierzają spełnić te warunki licencyjne, aby ta kara została licencyjna odwieszona, czy po prostu, no nie wiem, no lepiej już po prostu zacząć wszystko od nowa w niższej lidze, bo naprawdę no, sytuacja nie jest kolorowa. Także będziemy czekać na rozwój wydarzeń. Na ten moment dziękuję, zapraszam do subskrypcji, do lajkowania, również do komentarzy i mam nadzieję, że po tej konferencji coś więcej będziemy wiedzieć. Także do usłyszenia, pozdrawiam wszystkich i oczywiście następne informacje, które będą ukazywane, również postaram się tutaj jakoś zobrazować. Także dziękuję jeszcze raz, do usłyszenia.